Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Winter Survival. Proszę Państwa, gra, w której prolog graliśmy gdzieś tak w okolicach lutego 2023 roku. Mamy kwiecień 2024 roku, no i mamy wersję 1.0.0. Gra od Drago. Bardzo chętnie zobaczę, co z czym i jak, co się pozmieniało generalnie odnośnie prologa. Natomiast no, tutaj nie mam żadnych zapisów. Będziemy zaczynać od nowa. Samouczki. Czy to samouczki, a to nie będzie w grze? Przygotowaliśmy interaktywny system samouczków, aby lepiej zrozumieć kluczowe mechaniki gry. Zalecane jest zarówno dla nowych, jak i doświadczonych graczy gier survivalowych. Ale to chwilę, a to tu nie będzie? Witamy w Winter Survival. O, wczesny dostęp. Podczas Early Accessu możesz napotkać drobne problemy, błędy, a nawet crashe. Oby nie! Bez zlegania czas zanurzyć się w bezlitosnym doświadczeniu oferowanym przez Winter Survival. Dobra, lecimy. Tryb fabularny. Survival tutaj mamy. I co? Aha, fala mrozu. To pewnie jakieś wyzwania tutaj będą pewnie, tak? Coś takiego. A ja bym wziął ten tryb fabularny. Czemu nie? Wybierz poziom trudności. Odkrywca, okej. Okay. Walka jest łatwiejsza dzięki automatycznemu wbijaniu włóczni i osłabionymi drapieżnikami. Pogoda i statystyki są łagodniejsze, co pozwala na dłuższe podróże. Mniej stresująca gra, ale nie mniej rozrywki. A survivalowiec, wyzywające drapieżniki i męczące warunki pogodowe sprawiają, że twoje umiejętności przetrwania staną się prawdziwym sprawdzianem. Przed rozpoczęciem dobrym pomysłem jest przejście samouczka. Ja myślę, że jednak nie chciałbym się stresować, bo nie po to mi to. How to play. Wybierz akt. No. A, czyli my tu... Aha, to nie... No dobra, czyli to będzie dodane, jak rozumiem. Okej, okay, how to play. To how. Przygotowaliśmy... Winter Survival. Oho, schronienie. J, zobacz więcej. Dobrze, wytwarzanie i budowanie, survival, walka, polowanie. Okej. Okay. Zbierz wysoką trawę. Czyli po prostu tak, no dobra, no to zbieramy. Wytwórz linę. Okienko wytwarzania przedmiotów jest podzielone na kategorie widoczne od lewej do prawej i dodatkowe filtrowanie od góry do dołu. Zmień kategorię na budowanie. Czyli to tutaj, tak? Tak? O, a to nie wszystko jest przetłumaczone. Dobra, mamy wytworzyć linę. Ale poczekajcie. Lina. Jedną, tak? No to stwórz. Co teraz? Przeciągnij, kurwa. Tylko gdzie? Aha, że tu przeciągnij, tak? Aby wykonać siekierę, podejdź blisko i przytrzymaj E. Aha, by zebrać przedmioty. Dobra, bo to teraz będę siekierę robił. Dobrze. Tu jakiś kamień. Czyli po prostu tak zbieramy. Dobra, poproszę siekierę. Stwórz. Wyposaż się w siekierę. Dobra, otwórz i... Niektóre przedmioty w twoim ekwipunku mogą być zapisane jako podręczne przedmioty. Wystarczy przyciągnąć przedmiot do wybranego pola podręcznego przedmiotu. Okej. Okay. Tu mamy upuścić. No to proszę uprzejmie, siekiera, elegancko, mamy. I... Aha, kurde, chyba źle go przypisałem. To jest miejsce na nóż, ale no zaraz, no podręczne. Uno momento, a z shiftem mogę? Nie. Tutaj nie. Kuźwa, ja ślepy jestem? Znaczy, no jestem, ale... Nie, no podręczne przedmioty, no to przecież... Aha,
Przytrzymaj, aby ściąć drzewo. Dobra. Kiedyś to zetnę. No i widzę, jak nam się siekiera tutaj kończy. A czy jak będę tak cały czas uderzał? To ona się nie psuje teraz. To są gry, gdzie jak na pusto walimy, to też się psuje. A tu się nie psuje. No dobrze, słuchajcie. Generalnie rzecz ujmując, to ja już chyba wiem, o co tutaj chodzi. Użyj instynktu Q do podświetlenia przedmiotów. Okej. Dobra. Użyj siekiery, aby zniszczyć drzwi do budki. No dobrze. To teraz jak to... Czekajcie, jak to się rzuca? A dobrze, już. Nie było tematu? Dobra. Mogę zebrać gałązki elegancko. I... Aha, i tutaj mamy... Dobrze jest. Okej, okay, no dobra, dobra, w porządku. Teraz już kapuję jeszcze bardziej. No dobra. Nie, no to myślę, że chyba możemy powoli zaczynać, nie? Wytwórz ścianę. Nie, 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 nie trzeba. Czekajcie. Aha, to ja nie... Uno momento. Powrót do menu głównego. Tak, tak, no to nic się nie dzieje. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, już będziemy działać. Odkrywca. Prolog. Fajne to. Przytrzymaj to, aby się skoncentrować. Ale się nie zastram, prawda? Yo, it's me, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Dobra. A co będzie, jak powiem nie? Great, I'll pick you up tomorrow. Come and feel it. O kurde. Honey, I'm waiting. Czego chcesz? To jest moja żona? Ty drewniaku, ty. To byś jaka... To takie chocki klocki. Did you feel it? Nie. Wonderful, isn't it? Danny? Do you have to go? Danny, what the hell? Get up and help us! Czy wezwa, czyli generalnie ja nie mam tu wyboru. Ja nie mogę odmówić. Ciekawe, co? No to łapie kij, dobra. Behind you! Dobra. It's gonna be okay. Just breathe. Are you hurt? No. Good. Remember the cave? Go there and hide. I'm gonna look for Mike. No way. I'll never get there alone. You will. Just keep the radio on. I'll tell you what to do. No dobra, przechycz watachę. Proszę Państwa, ja muszę wejść na chwilkę w opcję audio, ponieważ... A, to już jest wszystko na maksa. To strasznie cicho te dialogi są u mnie w słuchawkach. Nie wiem, czy... No dobrze, przejdź przez krzewy. Wskazówka. Pozostań przykucnięty, kiedy poruszasz się w krzakach. Kontrol? Nie. C? Tak. Dobra. Wydajesz wtedy mniej dźwięków. No dobra, czyli naciśnij spację obok skały, aby się na nią wspiąć. Mam przechytrzyć watachę, tak? Dobra, no. Fuck. Wait. I'm gonna ask. I'll give you a signal.
To coś mi się... Coś mi się przypomina tak właśnie z tymi wilkami. No wiecie, to przeszło rok minął. Więc tak na dobrą sprawę, to przy takim przemiale gier człowiek ma prawo nie pamiętać. Jest co robić. Aha. Tam był wilk. Tylko teraz gdzie on poszedł? Baniec. Wyjdę, a on na mnie się rzuci. Mam nadzieję, że aż tak wygłodniałe nie są. Okej. Okay. Dalej przez krzewy, dobra. No to idę, to idę. A tego podejrzewam, bo ten tam stoi i coś piernicza. Tamtego chyba trzeba będzie jakoś odgonić. No właśnie. Gdzie, aby podnieść śnieg, dobra. Dobra, teraz przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby przygotować i naciśnij lewy, aby rzucić dowolny przedmiot, czyli tam w kruka mam celować, tak? Okej, okay, dobrze, on się tam zainteresował czymś. Aha, no mówiłem, że coś pierdziela. No dobra, ciśniemy, ciśniemy. Ogrzejesz się w jaskini, no. Kurde, następny wilk. A jest może jakiś inny kruk tutaj jeszcze? I co ja mam teraz zrobić? Jak nie mam kruka. Oaj, ty panie mój. No jest jakie wyjście mu. A, to dwa są. O, okej, okay, dobra. Poszły sobie, dobra, czyli wystarczyło trochę cierpliwości. Dobra, w porządku. No dobra, idziemy. Dawaj, dawaj. Mało, że wilki to jeszcze misie. A ten to jakiś taki pocharatany strasznie, albo nie wiem, albo... Oh, you have to. Gdzie ten misio? No chyba nie ma wyjścia, tak? Jakiś to, ale to nie był niedźwiedź, to był wilk. I hop. Dobra. Drink something, kurwa. Coś tu cieknie, czy mam topić śnieg? Co mam robić? Na siebie. A, proszę uprzejmie. Mogę o tako? Nie mogę. Oj, ale powiem wam tak, lepiej nie palić tej latarki, bo... Lepiej nie palić tej latarki, bo tu bateryjka jakaś jest, ona jak się wyczerpie, to będzie już po mnie. O tokach, kurwa. Dobrze. Krzesiwo jakieś. Pozbierajmy. Wyciągnij manierkę. A, dobra. I trzeba tam zerkać w prawy górny róg. Niektóre przedmioty w twoim ekwipunku mogą być zapisane jako podręczne przedmioty. Dobrze, to już wiemy. Manierka. Weźmy manierkę na razie. Jedyneczka. I... O, mogę się napić? Czy to coś ma tu wody? Dobrze. It's empty, no ale mogę napełnić, tak? I bardzo dobrze.
Ten se idzie, jakby nic się nie stało. Okay, so then what? We need to rest and eat. Right. Fire. I can make a fire. You taught me how. Great. Make it somewhere nearby. And check my backpack. The rest should be just lying around. Mm-hmm. I think that's enough. No dobra. Mamy zebrać materiały potrzebne do zbudowania ogniska, czyli 12 kamieni. Gałęzie, 8 sztuk. Zaraz, nie, kamieni to 10, to mamy, my mamy 12. 8 gałęzi, 4 kawałki miękkiego drewna i 3 rozpałki. No dobra. Co? Kiełbasa, pa, kurczę. Plecak Joela. Dawaj kiełbachę, pewnie, że tak. I śpiwór. Także miałeś sobie tutaj, o. Naciśnij Y, aby otworzyć menu wytwarzania. Proszę uprzejmie. Okienko wytwarzania przedmiotów jest podzielone na kategorie widoczne od lewej do prawej i dodatkowe filtrowanie od góry do dołu. Zmień kategorię na budowanie. No to przecież... O. Porządne ognisko. Dobrze. Stwórz. Gdzieś niedaleko. To żebyś się tego nie podjarał, synu. I... Użyj E, użyj ogniska E, aby rozpalić ogień i rozpocząć gotowanie. Okno ogniska daje ci dostęp do jedzenia, paliwa i przepisów. O, bardzo fajnie. Być może jakieś, nie wiem, nowe przepisy będzie można odkrywać. Gdy jesteś na zakładce jedzenia, możesz umieścić wybrane jedzenie nad ogniskiem, klikając na nie prawym przyciskiem myszy. W porządku. Kiedy umieścisz jedzenie na ogniu, będziesz mógł zobaczyć, ile pozostało do czasu jego ugotowania. Też w porządku. Ten element pokazuje pozostały poziom paliwa ogniska. Możesz go podnieść, dodając drewna lub inne odpowiednie przedmioty z zakładki paliwo. No i gitara. Ogień z ogniska produkuje węgiel. Możesz go zebrać do ekwipunku. No. Jeśli w ognisku znajduje się wystarczająca ilość paliwa, kliknięcie przycisku rozpal spowoduje rozpalenie ogniska. Czyli co? Czyli mamy tutaj rozpałkę, tak? Ogarnąć. Użyj? No, ale użyj to? Czy po prostu tako? A, tako. A teraz mięso. Czyli co? Do użytku, tak? I... Dobra, jest kiełbacha. Cholera ty. Ale gdzie? Ale po kiełbasce, no. Gotowanie przyciąga zwierzęta. Pięknie. Zostaw te kiełbasy. Ciekawe, co by było, gdybym wyszedł. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Ostatnia paruwa, jaką miałem. Ech ty. No i co teraz? Jakieś pomysły? No to nie, no. Ech. Sprawdź jedzenie. Skrawki mięsa. Weź. No ale... Lepszy rys niż nic, no. I co, i to już koniec, tak? I mamy umieścić śpiwór na ziemi. No dobra. Gdzieś, myślę, że blisko ogniska.
Nie, blisko ogniska się nie da. O, o, o. No to powiem szczerze, tak troszkę za daleko tam. No dobra, i mamy się przespać. Przygotuj się do snu, ale to co, mam się w piżamkę przebrać, czy o co chodzi? Chyba. Misja zakończona. No ciekawe. It's gonna be fine. Give me a break. I'll be back soon, okay? Come on, guys, wake up. Shit, we're late. There's the bus. Danny, run! Wake up! Run! No, pięknie, no pięknie. Taka przygoda. Fabuła, przygoda, proszę bardzo. Ciekawy jestem. Co dalej? Nasz bohater gdzieś biegnie. Jesteś. Joel, I have to call him. Shit, I lost my gear. No to pięknie, to pięknie. Proszę Państwa, no i co? Trzeba będzie jakoś przetrwać. Tymczasem ja Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.